Matko, zbierajcie się! Dzidziuś nadchodzi! Jej, dzidziuś nadchodzi! Wreszcie będę miał brata! Brian, zabrałeś wszystko? Nie zapomnij o mojej niebieskiej torbie, mam tam wszystko, czego potrzebuję. O nic się nie martw, Iza, jestem na wszystko przygotowany. A, zapomniałem o jednej rzeczy. Walizka? Brian, dzidziuś nie potrzebuje tylu rzeczy. Jej, w końcu! To będzie mój ulubiony braciszek. To będzie twój jedyny braciszek, Kuba. Będę się nim opiekował, zmieniał pieluszki i karmił butelką. Tak, akurat. O, to takie słodkie. Ale możemy się pospieszyć? Dzidziuś nie będzie czekał. Tato, tato! Jest już dzidziuś? Cierpliwości, to trochę potrwa. Może nawet z kilkanaście godzin. Ach, nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę. O, już jest! Poczekajcie tutaj, najpierw zobaczę go pierwszy jako tatuś, a potem was zawołam. Oh, mój synek! Wiedziałem, że będziesz do mnie podobny. Najsłodsza dziecko na świecie. Kto jest twoim tatusiem? No kto? To nie pana dziecko. No pewnie, że nie moje. Wiedziałem. To gdzie jest mój synek? O, cały tatuś. Mały Alfredzik. Hm? Nie pamiętam, żebyśmy wybierali imię dla dzidziusia. To może Ignaś? Nie. Ildefons? Porozmawiamy o tym później. Dzieciaki, chodźcie poznać waszego nowego braciszka. Ja pierwsza. Hej, zaczekajcie na mnie. To mój pierwszy, jedyny braciszek. O, jakiś słodziak. A dlaczego ma takie wielkie oczy? Jakie wielkie, wcale nie wielkie, jest idealny. A dlaczego ma brązowe włosy? A ty jakie masz? Ja też chcę zobaczyć, dajcie mi go zobaczyć. Dobra, dzieciaki, będziecie mieć jeszcze dużo czasu, żeby go obejrzeć. Wracamy do domu. Ale ja nawet się z nim nie przywitałem, a miałam być jego ulubionym bratem. Czas wybrać imię dla dzidziusia. Macie jakieś propozycje? Ja mam, może nazwiemy go Kubuś. To bardzo ładne imię. Kolejny Kuba w domu? Nie, to przynajmniej Kuba Junior. Wygląda mi na Olka. Tylko nie Olek. Źle mi się kojarzy. A może Maurycy? Tak, to bardzo ładne imię. Niech będzie Maurycy, ale i tak wolałem Kubę. O, dzidziuś jest chyba głodny. Czas na jedzonko. Mogę go nakarmić? Proszę, proszę. No dobrze, ale bądź ostrożna. Ale dulda, chyba mu smakuje. Mamo, a mogę teraz ja go nakarmić? Kubuś, on nie może tyle jeść. Będzie dopiero pił mleko za parę godzin. O! Okej, teraz trzeba go ponosić, żeby mleczko dobrze poukładało się w brzuszku. Ja to zrobię. Hej, a co ja będę robił? O, ale ty jesteś ciężki. No dalej, odbeknij sobie, mały. Wow, to było mocne. To był męczący dzień. Przyda się wszystkim odpoczynek. Chodźcie spać. Dobranoc, Maurycy. Może jutro mi się uda z tobą coś porobić. Lanka i Zosia nic mi nie pozwalają robić z moim Maurycym. A przecież to ja miałem być jego ulubionym bratem. Wszyscy śpią, mogę działać. O, cześć, Maurycy, nie śpisz, jak super. Nie dziwię się, że nie śpisz. Jak możesz spać przy takim chrapaniu? Wezmę cię do mojego pokoju. Tam będzie ci się spało o wiele lepiej niż tutaj. Już ranek? Ale mi się dobrze spało. Dziwne. Maurycy nie obudził się ani razu w nocy. Ale z niego śpioszek. A kto to tak długo śpi? Maurycy? Gdzie jest dzidziuś? Brian! Maurycy zniknął! Jak to zniknął? Może jakimś cudem wyszedł z tego łóżeczka? Wiedziałam, żeby zrobić większe szczebelki. Tak, masz rację. Dwudniowy dzidziuś wyszedł sobie z łóżeczka i spaceruje sobie teraz po domu. Może jest genialnym dzieckiem po tatusiu. Maurycy, jesteś gotowy na pierwszy spacer z ulubionym bratem? Będziemy się świetnie bawić.
Pokażę ci park, plac zabaw i pójdziemy nawet do mojej ulubionej lodziarni. Widzisz te huśtawki i zjeżdżalnie? Jak będziesz starszy, będziemy się tu bawić razem. A kto to tutaj jest? Jakiś liczny bobas. To twój braciszek? Tak, to mój ulubiony braciszek, a ja jestem jego ulubionym bratem. O, jakie to urocze! A gdzie wasza mama? Chyba nie jesteście tu sami. Chyba pani nie sądzi, że taki mały chłopczyk jak ja jest sam na placu zabaw i to z dziedziusiem. Ach, skąd? Wcale tak nie sądzę. Wybaczy pani, ale muszę zabrać mojego braciszka do lodziarni. Oczywiście on nie będzie jadł lodów. Chyba, że mają o smaku mleka. Do widzenia. A dlaczego dzicia płacze? Fe! Chyba już rozumiem. Trzeba przebrać pieluszkę. Nie martw się, Kuba się tym zajmie. Jestem na wszystko przygotowany. I gotowe. Chodźcie szybko, musimy go znaleźć. Jak mogliśmy zgubić dziedziusia po 2 dniach w domu? Weźmy zdjęcie Maurycego i chodźmy do parku albo na plac zabaw. Może ktoś go widział. Tak, to bardzo dobry pomysł. Kto ma zdjęcie? Nikt nie zrobił zdjęcia małemu słodkiemu bobasowi, który się dopiero urodził? Jak to możliwe, że nie mamy ani jednego zdjęcia? Przepraszam, czy nie widziała pani przypadkiem dziedziusia? A jak wyglądał? Mniej więcej tego wzrostu, około 3 kilo, miał poświęconą buzię i mówił gugu gaga. Kręcił się tu taki mały chłopczyk z uroczym dziedziusiem, ale on był ze swoją mamą, chyba. Ach, to nie on, muszę szukać dalej. Nic z tego, wracajmy do domu, trzeba zawiadomić policję. Halo, policja? Chciałam zgłosić. Ale było fajnie, co nie, Maurycy? Następnym razem pokażę ci, jak karmię kaczki. O, cześć mamo, cześć tato. Coś się stało? Kuba, gdzie ty zabrałeś Maurycego? Halo, halo, jestem pani? Już nieaktualne, zguba się znalazła. Wiesz, jak się martwiliśmy? Nic wam nie jest? Zabrałem go tylko na pierwszy spacer, bo to mój ulubiony braciszek, a wy nie daliście mi go nawet zobaczyć. O, już rozumiem. Od dzisiaj będziemy się zajmować Maurycym na zmianę. No i zróbmy sobie w końcu z nim zdjęcie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejne odcinki Rodzinki Barbie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam serdecznie Zosię, Dominikę Rudnik, Wiktorię Sztalmiuską, Boto 7030, Misiunati 3988, Mimpi to ja. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!